Dobrej jakości, tanie, małe i lekkie słuchawki o długim czasie pracy to chyba ideał przenośnych odtwarzaczy muzyki. Jednakże nie ma co się oszukiwać. Za niską ceną idą pewne oszczędności. Dlatego zaraz sprawdzimy, gdzie w słuchawkach BTi7S oszczędzał Chińczyk. Zapraszam Was do recenzji słuchawek Bluetooth z Chin za 50 zł. Słuchawki zamówiłem w Polsce za pośrednictwem Allegro, jednakże nie ma co się łudzić odnośnie ich pochodzenia. Sam sprzedawca podaje się za importera. W moim przypadku czas oczekiwania wyniósł standardowy dla przesyłek w kraju 2 dni. Zapłaciłem jedynie 40 zł za wersję słuchawek z powerbankiem. Pudełko, w którym słuchawki docierają do klienta, jest minimalistyczne i bardzo estetyczne. Znajdziemy na nim wypisaną specyfikację, o której powiem w dalszej części tego materiału. Na froncie, poza wielką grafiką słuchawek, znajdują się wyszczególnione funkcje, do których jeszcze wrócimy, a także informacje o dostępnych wersjach kolorystycznych słuchawek. W przypadku tego sprzedawcy na pudełku dodatkowo znalazł się adres importera. Zaglądając do wnętrza pudełka, znajdziemy kartonową zastawkę, która powinna sztywno przytrzymać powerbank w pudełku. Szkoda, że bez powodzenia, ponieważ po odebraniu paczki, pomimo solidnego zabezpieczenia sprzedawcy, powerbank latał luzem wewnątrz pudełka producenta. Pod nim znajdował się bardzo mały wycinek pianki, który nie ma prawa chronić powerbanku przed czymkolwiek. Nie wiem, jak jest na innych aukcjach w Polsce, czy też chińskich odpowiednikach, ale w komplecie ze słuchawkami otrzymałem również instrukcję obsługi w języku polskim, za co daje plusa. Co ciekawe, producent nie załączył ładowarki ani kabla ładowania. No tak, wszyscy je już mamy. Żeby sparować słuchawki, należy włączyć je przytrzymując przycisk na jednej, a następnie na drugiej słuchawce. Producent wyposażył je w powiadomienia głosowe, które poinformują nas stosownym komunikatem, kiedy słuchawki połączą się między sobą. Chińczyk zawarł tutaj też więcej takich komunikatów, za co daje plusa. Your headset is connected. Power off. Kiedy już włączymy słuchawki, powinny połączyć się ze sobą automatycznie. Wtedy to dopiero włączamy Bluetooth w smartfonie i łączymy się z jedną z nich. Zestaw jest sparowany, a koło znaczka Bluetooth powinien wyświetlać się stan naładowania akumulatora. Producent podaje zasięg Bluetooth na 12 metrów. Sprawdziłem to, a w moich testach wyszło, że stabilne połączenie kończy się na jakichś 7-8 metrach. Dalej nawet zwykłe obrócenie głowy powoduje zacięcia sygnału w jednej ze słuchawek. Strasznie denerwuje mnie lag pomiędzy słuchawkami. Gdy włączamy jakiś film lub muzykę, najpierw zaczyna grać prawa, a następnie lewa słuchawka. Co szybko się równoważy, jednakże rozpoczęcia utworów są nieco drażniące. Dodatkowo opóźnienie w połączeniu objawia się przy oglądaniu YouTube'a. W czasie oglądania filmu dźwięk nie zgrywa się z ruchem ust prowadzącego. Jednakże przy oglądaniu filmów takich, jakie znajdziecie na moim kanale, lag ten nawet nie rzuca się w oczy. Same słuchawki prezentują się naprawdę estetycznie. Wykonane są z lekkiego i bardzo gładkiego plastiku. Na słuchawkach widoczne są przejścia, zmiany materiału, jednakże same słuchawki są zbyt małe, żebym próbował je rozmontowywać i dokładniej przeanalizować wnętrze. Zmiana materiału jest wyczuwalna palcem, jednakże nie przeszkadza w czasie słuchania muzyki. Fragment mający największy kontakt z uchem, z pewnych perspektyw wygląda na wykonany z jakiejś gumy, jednakże nie ma co się łudzić. To ten sam plastik. Na górze znajduje się jeden przycisk i dioda LED, która będzie informowała nas o stanach pracy słuchawek. Od spodu znajduje się port ładowania zakończony metalową końcówką. Do samego ładowania za chwilę jeszcze wrócimy. Drugim przedmiotem załączonym wraz ze słuchawkami jest powerbank, którym będziemy je ładować. Wykonany jest z lekkiego, tandetnego w dotyku plastiku. Wewnątrz, poza akumulatorem, znajdują się diody sygnalizujące, podświetlające na czerwono lub niebiesko, w zależności od obecnego stanu, i luźno umieszczone końcówki kabla, takiego jaki byśmy otrzymali, wybierając wersję słuchawek bez powerbanku. Wizualnie nieco przypomina ten od Apple AirPodsów, jednakże ma kilka zasadniczych różnic. Pierwszą z nich, którą widać na pierwszy rzut oka, jest płaska podstawa umożliwiająca postawienie go. W przypadku produktu Apple na spodzie znajdziemy zaoblenia, które mogą delikatnie utrudniać utrzymywanie pionowej pozycji. Inną, mniej oczywistą różnicą są profilowane otwory na pokrywce powerbanku w oryginalnym produkcie. Podobnie jak w przypadku droższego rozwiązania, producent wykonał otwory ładowania, do których będziemy wkładać słuchawki. Jednakże nie pokusił się o skopiowanie profilowanych wcięć na słuchawki od strony pokrywki. Jakie to daje rezultaty? Gdy rozładowują nam się słuchawki i schowamy je do powerbanku, a go do kieszeni, może okazać się, że słuchawki wysunęły się, zatrzymując ładowanie.
ładowanie. Jednakże zdarzyło mi się to może raz, gdyż słuchawki bardzo dobrze trzymają się w slocie ładowania. Ale skoro już w tematach ładowania jesteśmy, pan Chińczyk chyba oszczędzał na elektronice na tyle, że nie wykrywa ona włożenia słuchawek do powerbanku. Kiedy już to zrobimy, to aby rozpocząć ładowanie, należy poinformować go o tym kliknięciem, bez czego słuchawki nie zaczną się ładować. Co ciekawe, klikając możemy ładowanie włączyć lub wyłączyć. Powerbank nie kontroluje cykli ładowania, a czasowo je wyzwala. Oczywiście może to prowadzić do przeładowań i uszkodzeń akumulatora. Inaczej ma się sprawa z ładowaniem powerbanku. Gdy podłączymy go do prądu, automatycznie wyzwala ładowanie, ale samego powerbanku. Słuchawki da się ładować w czasie ładowania powerbanku, jednakże trzeba owe ładowanie wyzwolić przyciskiem, o czym zdarza się zapomnieć. Może to powodować frustrujące sytuacje, w których musimy zmarnować jeden cykl ładowania, który mógłby się przydać w terenie. Co do czasu pracy, producent deklaruje tutaj 3 do 4 godzin. W moich testach wyniki były zgoła odmienne. Na jednym ładowaniu słuchawki działały średnio zaledwie 50 minut, a zaraz przed rozładowaniem zaczynają męczyć użytkownika ciągłymi powiadomieniami głosowymi o niskim poziomie naładowania akumulatora. Producent podbija statystykę na pudełku, podając czas pracy całego kompletu słuchawek wraz z powerbankiem, który jest w stanie naładować je do pełna trzykrotnie, a przy czwartym ładowaniu on sam pada. Co ciekawe, w moich testach wyszło, że słuchawki, pomimo iż rozładowują się w tym samym czasie, to ładują się inaczej. Prawa słuchawka ładuje się średnio 15 minut dłużej niż lewa. Natomiast informacja na temat ładowania podana na pudełku, czyli 2 godziny, to rzeczywiście czas ładowania powerbanku. Gdyby Chińczyk pokusił się o podanie prawdziwych danych, musiałby napisać, że dla 3 godzin pracy zestawu należy go ładować 5 godzin, bo tak to wygląda w rzeczywistości. 2 godziny powerbank, a potem przez tyle samo czasu musimy ładować te słuchawki w powerbanku. No dobra, ale sucha specyfikacja to nie wszystko. Czas na moje wrażenia. Przede wszystkim powiem prosto z mostu. W tych słuchawkach nie ma basu, niskie tony są maksymalnie płytkie, bez barwy. Słuchawki te bardziej nadają się na wysłuchiwanie jakichś ciekawych podcastów w czasie spaceru, czy też biegania, gdzie sama jakość dźwięku schodzi na drugi plan. Do tego czasami zdarzyło mi się słyszeć na nich charczenie. No dobra, ale mówiłem o bieganiu i spacerach, bo aktywny trening to właśnie te czynności, przy których brak kabla przydaje się najbardziej. W kwestii wypadania z uszu nie mogłem ich przetestować, ponieważ z moich uszu wypadają wszystkie słuchawki douszne, niezależnie od kształtu czy też materiałów. Dlatego dałem je do przetestowania innym ludziom i ich opinie były raczej korzystne dla słuchawek, ponieważ faktycznie słuchawki wypadały z uszu tylko mi. U innych nie było problemu przy spacerach, bieganiu czy jeździe na rowerze. Dlatego w tej kwestii musicie zdać się na cudze opinie. Jednakże chciałem urozmaicić tą recenzję jeszcze bardziej, dlatego dałem te słuchawki do przetestowania Kevinowi z kanału Klisu, aby powiedział parę słów na ich temat. Przy okazji zaraz usłyszycie, jak brzmi mikrofon, który również znajduje się w tych słuchawkach. Okej, dzięki za głos. Cześć, ja jestem Klisu. Teraz słyszymy z mikrofonu we słuchawkach. W ramach tego testu pozwam nieco o tych słuchawkach. Przede wszystkim testowałem je na spacerach, biegając i jeżdżąc na rowerze. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze, nie wypadają z uszu. Wyglądają one fajnie, ale przyznam, że ludzie dziwnie się patrzyli, gdy miałem je ubrane. Podczas użytkowania słuchawek było bardzo dobrze. Jednakże po ich wyciągnięciu uszy zaczynały delikatnie boleć. Denerwujemy też opóźnienie dźwięku przy oglądaniu filmu. To chyba tyle. Okej, dzięki za komentarz. No dobra, przyszedł czas na podsumowanie, a więc powiem tak. Moim zdaniem te słuchawki są nad wyraz przeciętne. Dla mnie to trochę taki bubel, ale głównie ze względu na czas pracy i rozpoczynanie ładowania kliknięciem. Poza tym, że wygląda się w nich śmiesznie, słuchawki działają i są nawet funkcjonalne. Jeśli jesteście w stanie zaakceptować ich wady, to powinny sprawdzić się również u was. Ewentualnie, jeśli chcecie trollować znajomych tym, że macie prestiżowe słuchawki innej marki, to bierzcie je śmiało. W takim przypadku powinny sprawdzić się doskonale. Tymczasem zapraszam was do oceny materiału i obczajenia innych filmów na moim kanale. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, jak i kanału Klisa. Cześć!